Witam ponownie w lany poniedziałek, koniec 19.80. Tutaj już po przycince, baniaki. Od razu widać, że światła wpada więcej. Mam nadzieję, że roślinki, te, które są bardziej przy dnie, które powinny być gdzieś tam bardziej doświetlone, zyskają w najbliższym czasie. Okej, okay. No to by było tyle. Objadę baniaki dookoła i... To jest 43. Aktualnie po przycince. Przypomina trochę czas startu baniaka właściwie. A trochę moje paluchy widać. Jednak będę musiał się w najbliższym czasie zaopatrzyć w jakiś statyw albo lepszy sprzęt, żebym nie musiał się męczyć i skupiać na drżeniu łap. Tutaj tuż obok 20, również przycięta dosyć znacznie. Nawoziłem od razu po przycince, bo trochę i też szybko poprzyczyszczałem, bo jednak glono zarosło glonami. CO2 wrzuciłem, więc światło chyba będzie się świeciło do późnych godzin. Myślę, że jeszcze jest 3-4 godziny, żeby tam zawiązało się to CO2 i roślinki. Mogę się załatwić? O, a tutaj moje dzieciaki pewnie w tle słychać. Dobra. No i na koniec, jeżeli ktoś by chciał, byłby zainteresowany, całe wiadro posiadam roślin. Hygrophilia deformis, hydrokotyle, walisneria ładnie tutaj się rozprzestrzeniła. Co tutaj jeszcze mam? Lobiele cardinal, kabomby, moczarkę bodajże tam z dwie gałązki wyciąłem, spirodelli trochę pływa. No także krótka prezentacja. Z jednej strony też mi się bardzo podoba, bo jest taki przejrzysty, ale jednak akwarium zarośnięte bardziej przypada mi do gustu. Ok, to było na tyle. Raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego po świętach. Trzymajcie się, hej.